Źle nam się zaczął w ogóle cały ten mecz od wczoraj, gdzieś Janis nam wypadł już wczoraj i ma problemy zdrowotne, a dzisiaj nam wypadł Kosowski, także de facto od samego początku było ciężko i pod górkę. I myślę, że skończyło się też pod górkę tym, jak Państwo widzieli. Powinniśmy tutaj wygrać, dlatego powiedziałem, że mieliśmy pod górkę nie tylko ze względów zdrowotnych, ale i ze względów wojskowych. Od tego są chyba instytucje, które będą komentować pracę sędziego, a nie my. Ale tak, myślę, że jak Państwo widzieli, każdy ma swoje zdanie na ten temat wyrobione. Karny był. Brakowało wykończeń, bo były sytuacje, Iwica miał dogodną sytuację, Poprzeczka, Mały miał sytuację, Boguś. Brakowało tego, żeby wykończyć te sytuacje, które były. I myślę, że jakbyśmy strzeli tą bramkę, to spokojnie byśmy dowieźli tą wygraną do końca. Kamil Kocowski ma problemy z przewodzicielem i dzisiaj na rozruchu chcieliśmy zobaczyć, czy da radę, czy nie, i podjął taką decyzję, że lepiej, żeby go odpuścić, aniżeli żeby miał zerwać ten przewodziciel. Ale ja myślę, że mecz nie stał na bardzo wysokim poziomie, na niezłym. Chyba wynik, można powiedzieć, zakręcił się koło sprawiedliwego, bo my mieliśmy swoje szanse, Wisła miała po prostu swoje szanse. Jedynym pozytywem dla mojego zespołu jest to, że w kolejnym meczu nie straciliśmy bramki, jednakże nie byliśmy dzisiaj skuteczni, czy tych sytuacji jednak było troszeczkę za mało wytworzonych. Dziękuję bardzo. A czy pan myśli, że ja chciałem zremisować to spotkanie? Ja chciałem wygrać. Po prostu gra się tak, jak przeciwnik pozwala, na ile przeciwnik pozwala. My się staraliśmy naprawdę ze wszystkich sił, jednakże na dzisiaj nie mieliśmy wystarczająco dużo atutów, żeby to spotkanie wygrać. No ja powiem szczerze tak, niezbyt przyjemnie by było mi, jak sędziowie by oceniali moją pracę. Ja też nie oceniam po prostu ich pracy. Zresztą jak pan prześledzi tam wstecz wszystkie moje wypowiedzi, naprawdę nigdy nie oceniam pracy sędziego, ale myślę, że były dwie kontrowersyjne, oczywiście oglądałem te sytuacje, były dwie kontrowersyjne sytuacje w tym spotkaniu, ale gdyby we wszystkich spotkaniach, szczerze, były tylko dwie kontrowersyjne sytuacje odnośnie pracy sędziego, to naprawdę my wszyscy trenerzy, zawodnicy byśmy byli zadowoleni, bo widzieliśmy, co się działo w tej kolejce, prawda?